z Platformy Obywatelskiej w sprawie przyznania stypendiów mieszkaniowych dla osób studiujących w Trójmieście i mieszkających w Gdyni. Jesteśmy nastawieni krytycznie, czy albo wręcz negatywnie do takiej inicjatywy. Dlaczego? Otóż dzisiaj studia nie są żadnym luksusem. Są dobrem dostępnym powszechnie dla młodych ludzi i studenci mają możliwość pozyskiwania w różny sposób środków finansowych na swoje utrzymanie. Uważamy, że te środki, jeżeli w ogóle można o takich środkach mówić w budżecie miasta, powinny być przeznaczone na pomoc socjalną przez miasto dla najuboższych mieszkańców i rodzin. Wiele jest jeszcze do zrobienia w zakresie chociażby polityki mieszkaniowej. Natomiast argument o możliwym w przyszłości związaniu osób studiujących, mieszkających w Gdyni właśnie z tym miastem jest nietrafny, ponieważ Gdynia, jak wiemy, jest miastem dostatnim, jest miastem biznesu i myślę, że nie ma problemu, ażeby ktoś, kto studiuje w Trójmieście, kto mieszka w Gdyni, poznaje to miasto i chciałby związać w przyszłości z nim swoje plany życiowe i plany również związane z pracą w Gdyni, takie plany mógł zrealizować. Chociażby możemy tutaj wskazać na wiele nowych gdyńskich inwestycji, na plany biznesowe dla ułatwienia dla przedsiębiorców, o których tyle mówi się w Gdyni. Także nie widzimy takiej potrzeby, ażeby akurat tutaj te pieniądze przeznaczać w taki sposób.